Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z cyklu Łowcy Skarbów. Trochę trudno mi jest w tym momencie zorganizować czas, ale cóż, w takim razie będę nagrywał tą powtóreczkę sam. Sosik SDW, kolega z klanu Karbo, wysłał mi tutaj tą powtórkę. Dodatkowo jeszcze ma tutaj misję, zadaj przynajmniej 3000 punktów uszkodzeń wrogim czołgom ciężkim i zniszcz co najmniej 4 pojazdy przeciwnika. Jest w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ niby dziesiątka, ale zobaczcie. Mamy tutaj S100, IS-107, obiekta 907 T62A, czyli mamy 40, a reszta to już są same ósemeczki. Z drugiej strony w naszej drużynie jest to 13, E-setka i E-5, także nie jest to najgorsza sytuacja. 0 do 0, na samym początku bitwa standardowa na mapie Step. Powiększymy sobie delikatnie minimapę i spróbujmy skomentować. Wiele razy już opowiadałem o MX-50B, o tym, czy jest on lepszy od T-57 Heavy, czy jest on gorszy. To jest tak samo, jakby porównywać, co jest lepsze, Święto Bożego Narodzenia, czy Święta Wielkiej Nocy. Jak wiadomo, ile osób, tyle komentarzy, tyle chętnych do wypowiedzenia się w ten sposób, co jest lepsze. Natomiast, nieładny strzał Wisa III. Dwa strzały trafione Wisa III, trzeci gdzieś tam zrykoszytował, nie wiadomo gdzie. Kolega w tym momencie woli się przeładować, 28 sekund reloadu. Chyba nie ma jeszcze jakiegoś braterstwa albo dodatkowo jakichś tych innych. Jak widać, nie posiada ciastka i kawy w swoim na dole, więc dlatego też i to przeładowanie jest odrobinę dłuższe. 1 do 3 przegrywają i trzeci jest w tym momencie na strzał. Już trzeba go w tym momencie wyjechać, zdoić do końca. Jest pięknie pierwszy frag. No to się liczy. Tak zacząłem mówić o tym, co jest lepsze, czy T-57 Heavy, czy obiekt, czy AMX-50B. No tak powiedziałem, tak jak Święta Wielkiej Nocy, bądź też Święto Bożego Narodzenia, co ktoś woli. T-62, drugi strzał niestety poszedł w ziemię, odrobinę za nisko, kolega sobie nie przycelował w celowniku snajperskim, no i niestety nie zniszczył tego T-62, byłoby całkiem miło, sympatycznie. 4 do 4, wygląda całkiem nieźle, T-34, dwie tutaj stoją, teraz tylko czekają na to, który pierwszy wyjedzie. 113 nie wyjedzie za bardzo, ponieważ nie opuszcza lufy, no i przez to ma problem, a nie, jednak wyjechał i udało mu się jednak wcisnąć tą pesteczkę. T-34 trochę źle wyjeżdżają, ze względu na to, że ten drugi T-34, owszem, jak najbardziej, schował sobie dół, zostawił tylko samą wieżę, jest nieźle. Dobra, ale w tym momencie za bardzo się cofa, powinien pojechać bardziej do przodu, aniżeli się tak wycofywać. Kolega jeszcze tutaj zdążył wcisnąć mu jeszcze ostatnio za 395 pesteczkę i dzięki temu ten T-34 już jest dosyć mocno obity, 690 HP chyba mu zostało, 660 nawet. Dobra, już w tym momencie jest trochę mniej i trzeba go tylko dobić. Dobra, ładne objechanie, auto-aim pewnie włączony. T-34 już z takim normalnie zniechęceniem, z takim jakby już stwierdził, że dosyć. Dobra, jest T-28, pojazd niesamowicie twardo opancerzony, a jak widać wszystko, każdy strzał, obojętnie gdzie nie przyceluje kolega, wszystko wchodzi. No, oczywiście, opancerzenie papierowe, opancerzone faktyczne, są dwie różne rzeczy i dlatego też taki T-28 to jest bardzo ciężka droga, bardzo trudny pojazd do tego, żeby nim grać. 7 do 7, kolega ma 4 fragi. I mamy tygrysa do zdojonka. Dajemy. Dajesz. Jeszcze delikatnie go zremował. Także już jest pozamiatany tygrys dwójka. Jeden strzał, ramowanko krótkie, bezbolesne. I dzięki temu już jest wykończony kolejny, piąty czołg. Tam został jeszcze z tyłu obiekt 907 bodajże, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, z klanu 5 stronków. Dlatego też trzeba go jechać jeszcze wykończyć. Jest T-49, mała, króciutka, gruba lufeczka. Jest piękny strzał, pięknie. I kolega już w tym momencie nie przeładowuje. Dwa pociski, 382 HP. No, powiedzmy, że jakby źle wylosowało, to ten obiekt 907 jest na dwa strzały. Niby 40 HP mamy, 400 HP mamy na strzał, ale przepraszam,
Ja w tym momencie jeszcze tutaj zapomniałem sobie wyłączyć cały, jak zwykle, telefon, który zwykle dzwoni w najmniej oczekiwanym momencie. Dobra, obiekt 907 zniszczony i został jeszcze tylko róg, który w tym momencie będzie czekał na to, żeby kolegę zniszczyć. 299 HP. 108 HP. No, ładuj. Problemem jest to, że bardzo często pada w nim amorek i no, na szczęście w tym momencie się to nie udało koledze w tym ruch zrobić, ponieważ no, jest to dosyć bolesne. 108 HP kontra 2 HP w ruch, więc no naprawdę nieźle. Jest, koniec ruch 251 wykończone. Ładnie, 11 do 11. Zobaczcie, było 7 do 7 i nagle, prawdę powiedziawszy, nasza drużyna tak jakby zapadła w sen zimowy. Zapadła w jakiś tam problem na zasadzie niemożliwości wykończenia żadnego czołgu. Kolega tutaj dopiero dzięki temu, że już zrobił kolejne fragi, już ma ich 8, już ma Radia Woltersa, ale tak powiedziałem, nasza drużyna nie popisuje się. Zobaczcie, jest, zostało jeszcze ISU, został IS-7 i Tygrys 2 E-setka kontra właśnie 50B, który ma 108 HP, E-5, które nie wiem ile ma HP, niestety nie załadowałem jeszcze modów sobie, dlatego też nie jestem w stanie powiedzieć ile ma drużyna przeciwna. Jest piękny strzał, drugi w E-setkę, wycofanie się tak, ponieważ E-setka zwykle ma coś do tego, coś takiego, że nawet nie przycelowuje, i tak trafia. Jest E-setka, o, tym razem kamyczek jej przeszkodził. Jest, koniec, 77 HP i w tym momencie SK, czyli bardzo trudny przeciwnik, został zniszczony, trzeba było w takim uważać się. Dajcie mi jeszcze jednego, no tak, no niestety, nie ma czegoś takiego, dajcie mi. Trzeba samemu sobie wypracować, samemu sobie wziąć i zniszczyć. W tym momencie jeszcze T-34 z uporem maniaka kapuje bazę. Nie wiem dlaczego, on po prostu powinien delikatnie zjechać na chwilę obecną, widząc, że to jest tylko Tygrys 2. A zobaczymy sobie z ciekawości, jest Tygrysek 2. Z innym kontra Indian Panzer, Tygrys 2 obraca się, ładnie będzie boczkiem ustawiony. I w tym momencie wieżyczka, pięknie, jest pierwszy. Jest drugi strzał, koniec, Tygrys 2 wykończony. T-34, ile on ma HP? Zobaczmy sobie z ciekawości. 884 HP. Spokojnie byłby w stanie... Ała! Fuks. Pięknie! 11 frag. T-34 spokojnie byłby w stanie sobie wziąć jeszcze i pojechać gdzieś, zrobić jakiegoś fraga, coś takiego, coś jeszcze ustrzelić, chociażby jeden, dwa strzały, tylko po to, aby więcej zarobić, bo wiadomo, że zarabiamy wówczas, gdy robimy sobie damage, nie? Bo inaczej, nie robiąc nic, właśnie zobaczymy z ciekawości, ile ta T-34 zrobiła damage'u. Ale wracajmy do planszy końcowej. MK, oczywiście zasłużona, dostała dodatkowo jeszcze medal Pula, kolega Top Gunna oraz duży kaliber. Damage'u, tak w teorii, nie tak kto wie ile, bo zdarzały się bitwy, gdzie było po 8-9 tysięcy i więcej damage'u. Tutaj mamy prawie 7,5 tysiąca, 11 fragów. T-34, o którym wspomniałem, który z uporem maniaka sobie kapował bazę, który kupił sobie czołg premium tylko po to, żeby na nim zarabiać, zrobił 575 HP zebrał wrogom, tyle zrobił damage'u, więc kupowanie czołgu premium tylko po to, żeby robić 500 obrażeń, czyli 2 strzały oddał. No, dokładnie, no, 2 strzały trafił, 5 oddał, więc mija się to co najmniej z celem, więc no, powinien sobie w jakiś tam inny sposób zagrać, żeby to jakoś tak w miarę dobrze ogarnąć. Z drugiej strony IS-7, który przeżył długo, ten obiekt 907 zrobił dużo, pomimo tego, że w miarę wcześniej, dużo wcześniej zginął, no także nie było tak źle. Z drugiej strony jeszcze E-5, która tam się cofnęła, broniła bazy, też 4400 i całkiem niezły wynik Indian Panzera. 25 strzałów trafionych na 27, czyli procent skuteczności trafień, pomimo tego, że to działo
W sumie jest celne 0,35 celności, ale potrafi też sadzić kalafiory na prawo i lewo. Mimo wszystko jednak tutaj w tym momencie wykazało się niesamowitą celnością. Z odległości powyżej 300 metrów 1637. To tylko znaczy o tym, że kolega raczej walczył na bliskim dystansie i tylko ta esetka bodajże i na samym końcu ten Isu, który po prostu nie wiem dlaczego nie strzelił. Chociażby załadował Heka, to i tak by kolego tutaj wykończył. Prawdopodobnie skupiał nie wiadomo jak długo i przez to sobie nie poradził. 1465 jeszcze obrażeń z naszej asysty. No także na 12 pocisków trafiło w wrogie pojazdy, 12 tych pojazdów zostało uszkodzonych, z czego 11 zostało zniszczone. Szkoda tego jednego takiego strzału, który był na samym początku w T-62A, który poszedł w ziemię. Kolega trochę sobie za szybko wziął, wycelował, prawdopodobnie auto-aim trochę za nisko to wrzucił i tak to byłoby 12 fragów, ale mimo wszystko 11 fragów na 10 poziomie, 10 tierze jest to naprawdę świetny wynik. Zarobek 24771, naprawdę fajna sprawa. Kolega użył tam trochę pocisków premium z tego co wygląda, ponieważ 58 tysięcy jest za same pociski i EXP 2163, bazowy EXP bez premki 1442, więc ten EXP jak na dziesiątkę to już jest naprawdę zacny. Także fajna bitwa, niby nie wyglądała jakoś tam specjalnie dramatycznie, że kolega wszystkich tutaj normalnie przy takim close combacie wszystkich normalnie rozwalał, ale pokazuje, że no w dalszym ciągu 50B potrafi i to potrafi naprawdę dużo. Jeszcze tylko jestem ciekawy, czy coś było odbite. Nie było nic odbitego, no czyli wszystko weszło, 6 strzałów w kolegę oddali, 6 trafionych. Mi się bitwa podobała, mam nadzieję, że wam również. Pozdrawiam kolegę Sosika i mam nadzieję, że dobrze mu się będzie słuchać i jeszcze raz oglądać, w jaki sposób zniszczył sobie właśnie 11. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.